Piętro dziesiąte. Taki projekt, który jest specjalnie dla Państwa, dla mieszkańców organizowany, jest Art Kawiarnia w mieszkaniu numer 85. Można za darmo przyjść, porozmawiać, zjeść ciastko, napić się wody. Tak. A w 88 mieszkaniu jest pracownia. Można na przykład użyć sobie tabliczkę, tam są dwie projektantki mody. Można z nimi porozmawiać. To jest specjalnie dla Państwa projekt zrealizowany tutaj przez spółdzielnię i przez miasto. Cześć, nazywam się Paulina, mieszkam tutaj od lutego. Ogólnie bardzo mi się podoba cały projekt, który tutaj zorganizowaliście. Przyszłam tutaj z ciekawości, bo przed chwilą ktoś do mnie zapukał do drzwi i powiedział, że taka inicjatywa tutaj się dzieje. Po raz pierwszy się z czymś takim spotkałam, dlatego stwierdziłam, że fajnie będzie zobaczyć po prostu, jak to wygląda. Wspólnie z kolegą Filipem Kozarskim jesteśmy współwłaścicielami kawiarni na osiedlu Kamienny Potok, Tatrzańska 2, mieszkanie 85. Przez 3 dni budowaliśmy meble z palet, żeby tutaj zaaranżować w jakiś sposób ciekawy przestrzeń. I od rana pieczemy babeczki, którymi częstujemy mieszkańców. W zamian za babeczkę chcielibyśmy od mieszkańców uzyskać jakieś ciekawe historie. Dzięki dostają od mieszkańcy kwestionariusz, który wypełniają ankietę. Robimy też im zdjęcie. Zapraszamy ostatniego dnia działalności naszej, czyli w niedzielę o 18:00, na taką wspólną zabawę, rozwiązanie zagadki, kto jest kim. I think we should ask ourselves what we should do with our lives in the time we have.